autobusie w środku lokomocji kobieta jechała i była tak zajęta, biedna, że ten dzieciak jej płakał, nie? I do kasownika było ciężko i dojść. I patrz, jaka wspaniała dla mnie osoba, niech żyje wiecznie. Posłuchaj, i dała mi tego dzieciaka. I ten dzieciak, który płakał u matki, nie? I ja nie wiem tam, czy zainteresowała go tam ta róża, czy ten pajączek, tam, czy tam inny tam robak, słuchaj. I, a, to wiesz, jak to dzieciaczek, milutkie, milutka istota, cieplutka, miła. Posłuchaj. I ta matka podziękowała mi i chciała go odebrać. Ja mówię, synku, przecież ja nie jestem ani twoim wujkiem, ani tatą, nie? Wracaj do mamy. Ale patrz, widzisz, jak to też jakieś ciepło bije od człowieka. No, a te kurwa komasy siedzą i... I co, i się ukrywają, że się to za dziecko. Ale ilu takich siedzi, co nawet sąsiedzi nie wiedzą, że on to zrobił, że on za to siedzi. Ilu takich jest? A nie, no zgadza się. A on wychodzi z więzienia, mówi, siedziałem za 208 czy 210. Facetarzem zlał, mówi, nie? No i wyrzuciłem go przez okno, nie? No ale jak się okazuje, po miesiącu, po dwóch dochodzi się do tego, że siedzi za dziewczynkę 13-letnią, że zgwałcił, zabił właśnie dziewczynkę. 13 lat jest dziecko. I też ją zabił, a mówi, że faceta by rzucił przez okno, że zabił. Tego wrednego skurwysyna, no skąd bym go z chęcią człowieku zadusił. Jeżeli ja dostałbym tyle, co dostają ci zboczeńcy, żebyś był pewny, że dostajesz... Że tyle sam, taki sam wyrok dostałem, co oni, że taki to ja bym klienta kasował. Polskę w tych zakładach karnych, tak z duszy wszerz. I widziałem te całe podejście różnych skazanych, czy to grypsujących, czy też nie grypsujących, to wszyscy jednakowo traktują tych właśnie zboczeńców, tych zwyrodnialców. I mnie się wydaje, że tak powinno być, bo to jest tak ohydna sprawa, że nie podlega żadnej dyskusji. Dużo takich przypadków, że znam, że się potnie, to sobie żyły podetnie. W ogóle mu się nie chce żyć. Nie chce mu się żyć. Rezygnuje z życia. Nigdy nie myślę, co będzie jutro czy pojutrze, bo nie wiadomo, czy jutra dożyję. Wątpię, żeby to się zmieniło gdziekolwiek. Żeby od innych współmiędzów nie być dręczony za gwałt i zabójstwo na dziecku. Ja jako charakterniak i większość ludzi, kolegów moich powtórzy to samo, że dopóki my będziemy istnieć, to pedofile nie mają życia w więzieniach.